Kościół dzisiaj wspomina świętego Andrzeja i ta Ewangelia o jego powołaniu jest o tyle ciekawa, że ten gość po prostu zostawia wszystko w jednym momencie. Pewnie w każdym komentarzu się gdzieś na to zwraca uwagę, ale mnie to osobiście bardzo zatrzymuje, że przychodzi de facto obcy człowiek, wzywa tego Andrzeja i on po prostu zostawia to, co ma. Tak jakby przyszedł Pan Jezus, który stał się dla niego tak cenny, że wszystko inne jakby odeszło na bok i aż takiej wartości po prostu nie miało. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że to jest coś, co w tym Andrzeju bardzo się działo i co siedzi w każdym człowieku. Czyli jakieś pragnienie wolności. Bo on bardzo jest wolny w tej Ewangelii. Trzeba mieć naprawdę ogromny dystans do wszystkiego, żeby nagle tak stanąć i powiedzieć, że dobra, to zostawiamy i po prostu idziemy, bo ktoś tak powiedział. Tak mi się wydaje, że to jest taka tęsknota, która gra po prostu w każdym z nas. Jak patrzymy na Jezusa, jak patrzymy na Jego uczniów, jak czytamy Ewangelię, żeby być po prostu bardziej wolnym. Żeby móc czasami mieć w sobie taką postawę, że no to ja zostawiam po prostu. Że to nie jest aż takie ważne, że powiem poetycko, jako chrześcijanin ja noszę w sobie taką perłę i relacja z Jezusem jest tak cenna, że to wszystko można odstawić na bok. Rzadko kiedy do takich rzeczy zachęcam, chyba zbyt rzadko, ale tutaj naprawdę trzeba, żeby sobie może usiąść dzisiaj tak na 10-15 minut. Ja chcę to zrobić dzisiaj i po prostu coś zostawić. Jedną konkretną rzecz, po prostu ją zostawić na takiej zasadzie, że ja teraz jestem z Panem Jezusem i to wystarcza. Bo ten Chrystus jest po prostu dla mnie cenniejszy i On mnie czyni wolnym.